Nathan Marcin, który dopiero co w krótkim TikToku ze zwykłym powiedział, że jest zmęczony swoją zajebistością. Co masz na myśli? Słuchaj, bycie bohaterem narodowym, bycie osobą ponadprzeciętnie inteligentną, ponadprzeciętnie przystojną oraz po prostu idealną w moim mniemaniu, jest męczące, bo musisz po prostu, wiesz, odganiać od siebie jakieś szlaufy cały czas. Musisz, wiesz, robić zdjęcia sobie z ludźmi. Znaczy nie musisz, ale ja też jestem bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo jestem osobą, która jest dobrą osobą. I dlatego życzliwą, tak. Ja nie umiem odmawiać, ale nie chcę odmawiać, jeżeli to nie jest dla mnie problem. Ale to męczy troszeczkę. Robię sobie zdjęć z milionem fanów na świecie, nie tylko w Polsce, bo jestem international. Odrzucanie szlaufów kobiet, bo jakby mam jedną swoją miłość i jej się tylko trzymam. No i po prostu presja, otoczenie na to, moja presja, no. A drugie moje pytanie jest takie. Niestety Oli Kot tym razem z nami nie ma, bo jest na Dominikanie. Ola, serdeczne pozdrowienia. Ale czy babcia Rysia była zadowolona, jak jej pokazałeś? Zapamiętałeś? Albo no, sobie powtórzyłeś to pewnie. Była babcia, nie, no, babcia Rysia zawsze za zadowolona. Kamerą. I babciu Rysiu, nie wiem, czy to oglądasz, ale mojej babci się zepsuł samochód. No i strasznie smutna, bo wysłała emotki płaczące, że papa autko i zdjęcia jak jej auto. O. No i postanowiłem, że kupię jej autko. O. Nie wiem, czy jeszcze to... Kurde, abym... Ale to może po prostu jej tego nie pokazuj, może sama nie zobaczy. Ona sama ogląda moje rzeczy. Ale ja to nie może... pokazuję, na pewno to zobaczy. To ten dam na niepubliczny. Nie, niech będzie. No babciu Rysiu to będzie niespodzianka, no cię czekać, już jest skupione. No dobrze, to wiesz, to chodzi o Hot Wheelsa, nieważne. Żeby była tak, wiadomo, to nie wstyd. Żeby była niespodzianka. Słuchaj, czy ty wróciłeś przypadkiem na Śląsk? Ale nie żeby mieszkać chwilowo. Bo właśnie zastanawiają mnie twoje treningi z Zadymą. Tak, z Zadymą. No wiadomo. I tutaj właśnie nie o same treningi mi chodzi, tylko o wyprowadzkę z Warszawy. Ale mówisz, że to na chwilę. Nie, ja nie wracam. W Polsce nie będę mieszkał. Poważnie? Poważnie. Ale w sensie już po tej gali, bo chyba masz jeszcze jakieś kolejne zaplanowane, nie? Po tej gali od razu do Dubaju. Do Dubaju, mieszkanie, ale nie kupuję. Mieszkać, tak? Mieszkać? Mieszkanie, no. A to nie ma tak, że tam trzeba mieć wizę na jakiś czas? Nie jest za problem to zdobyć. Nie jakby wiem, na razie nie będę w hotelu po prostu mieszkać, ogarnę wizę, bo tam trzeba kupić posiadłość za milion chyba, żeby mieć wizę na 3 lata. Nie chcę się jebnąć. Mój kolega tam mieszka, co mi tak mówi, 5/10 i ja muszę mieć stały dochód. A ja mam jakby stały dochód i myślę, że to nie będzie problem, żeby tam mieszkać. A zawsze mogę po prostu, wiesz, jak nie mogę kupić jakby mieszkania, to i lub płacić po prostu czynsz za mieszkanie, chociaż jak kupię posiadłość, to myślę, że będzie okej, okay. To na razie w hotelu. W hotelu można mieszkać, po prostu przedłużać w hotelach pobyt, a to wyjdzie trochę tylko drożej, nie? A, rozumiem. A czemu tamten kierunek? Stary, kurwa, Polska smutna, kurwa, brzydka. Znaczy, nie brzydka, ale pogoda nie rozpieszcza. Pogoda, tak, chodzi o pogodę, że brzydka pogoda, jest zimno, kurwa, ludzie patologiczni w 90%. A w Dubaju i wychodzisz sobie na ulicę w nocy, kobieta wychodzi, musi omijać ćpunów. W ogóle co to jest, kurwa, w mojej głowie to nie dochodzi, że kobieta, która wychodzi z domu w nocy, ma się bać czegoś. No nie, ja tego nie czaję. O co chodzi w ogóle? Jak to jest zbudowany ten świat, że kobieta no musi się bać? Tak akurat, a w Dubaju? Myślisz, że ma się czego bać? Nie wiem, nie byłem. Chłopie, w Dubaju za przemoc, za uderzenie kogoś jest taka kara więzienia, chłopie, droga, tam narkotyki są w ogóle tak, no tam narkotyki nie wiem, czy ci łba nie utną. A alkohol jest niby łatwo dostępny, ale jest to w klubach i chyba z tego, co wiem, na mieście nie można być pod wpływem alkoholu, więc tam nikt się nie zrobi żadnej krzywdy, jeżeli chodzi o kobiety. Jest trudny dostęp do używek, więc nie wyjdziesz na dwór i nie musisz się z ćpunami jakby przepychać, ani nic w tym stylu, ani z jakimiś alkoholikami. No jest słoneczko, fajnie, aż się chce żyć. Endorfinki skaczą, po prostu serotoninka podniesiona dzięki słoneczku, no i zajebiście jest. Ale fajny piesek, patrz. Mega, no. Taki no. Słodziak. Amadeusz, bo w ogóle widzowie wspomnę, że za kilka dni pojawi się podcast z Amadeuszem na naszym kanale. Długa, fajna, głęboka rozmowa, tematy okołofejmowe, bardziej życiowe i emocjonalne. Mówił tam, że po gali prawdopodobnie wybieracie się gdzieś, nie wiem gdzie. A zlikował czy nie? Wiesz co, nie powiedział czy Tajlandia, czy USA chyba. Floryda? Nie pamiętam, ale coś się... No chyba USA, o ile dobrze pamiętam. Widzowie na pewno będą mogli kurczę, sobie przewidzieć. Cholera, co mam ci powiedzieć? No chłopie. Z tego co wiem, to living, coś się kroi. Living bez life. Living bez life, tyle mam ci do powiedzenia. Ale Ameryka, dobrze pamiętam. Braci się nie traci, a jak traci, to nie braci. Dobra, kolejny. No życie jak w Madrycie, tylko że to będą Stany. No tak, a dobrze pamiętam, że Floryda, no w sumie widzowie sobie przewinął, więc... Nie wiem gdzie dokładnie.
Wiem, że myślałem, że tripa robimy, ale nie. A to gdzie, może, gdzie może, może, to nie, może. Amadeusz to mówił, więc... Ale fajny content będzie też, no. Nie tylko, że po prostu, nie wiem, tam odpoczywać nie jedziemy raczej. Trenować, do roboty. Content i tyle, no. Do roboty, z roboty do roboty. Ostatni temat. Nie miałem okazji zobaczyć filmu, no bo wiadomo, jestem w pracy, ale czytałem dużo opinii, że najbardziej oberwało się podażowi Boxdalowi. Słuchaj, ja i tak nie wiem, bo... Nie wybombiłem i tak rzeczy, kurwa, takich, które bym mógł wybombić, bo kurwa, no nie wiem dlaczego, po prostu jest to tak mocna rzecz, że strasznie mocna rzecz, że ja się do tego uważam, aż tak nie nadaje i skoro ja to dostałem od kogoś z dowodami, ze wszystkim, to uważam, że ktoś, inne osoby też to dostały i jak to ma wyjść, to po prostu wyjdzie, nie? A ja nie chciałem, po prostu, kurczę, mało czasu miałem na zrobienie tego filmu, presja nade mną była i myślę, że to ktoś jakby i tak, na pewno to ktoś poruszy. Ja po prostu, ja myślę, że to nie miał być film na nikogo, aby kogoś zhejcić, zgnoić. Broń Boże, ten film, co dodałem, to po prostu miał otworzyć oczy i ludziom i miał dać do myślenia osobom oskarżonym i również, jakby to powiedzieć, ma przedstawić złe czyny tych ludzi, bo to, że ktoś sobie, załóżmy, ćpa, chleje, rucha się w pokoju, niech sobie robią co chcą, mam to totalnie gdzieś, serio. A jak już kogoś krzywdzą i to każdy prawie wie, a nikt o tym nie mówi, no to musiała być ta osoba, która o tym powie po prostu. A ja o tym powiedziałem i niech dalej sobie robią co chcą, zobaczysz, że ludzie konsekwencji żadnych nie poniosą za to, broń Boże. Ja nie uważasz, że polski internet jest właśnie taki, że no mało kto ponosi jakiekolwiek konsekwencje z dłuższej perspektywy czasu? Konsekwencji. Ludzie wolą, żebym konsekwencje zdrowotne poniósł ja za to, że wyzywałem Denisów, którzy są kryminalistami, niż kurwa ktoś, kto jest przysłowiowym, przepraszam, jest oskarżony o bycie pedofilem albo wykorzystał kogoś seksualnie przez sławę, przez po prostu narkotyki, no... Ludzie takie coś wolą. Jakby ludzie pogadają i zaraz zapomną, nie? No taki jest po prostu ten świat i ja czasem myślę, że się po prostu do tego świata nie nadaję, dlatego zamiast podjąłem taką decyzję z wyprowadzką z Warszawy, że dlaczego ja mam się czuć wariatem wśród wariatów? Bo to jest tak, że są wariaci, jest normalny i ten normalny jest wariatem wtedy, bo jest inny, pomimo, że jest normalny. Dlaczego ja mam się tak źle czuć jako taka osoba normalna, bo dla każdego normalność jest czymś innym. I dlaczego ja mam się czuć, że ja coś ze mną jest nie tak, ja nie pasuję do jakiegoś towarzystwa i się do niego dostosować? Ja jestem osobą, która powinna wybierać sobie towarzystwo. Więc jeżeli widzę, że to towarzystwo jest źle, złe, to po prostu odbijam, żeby... Bo wiesz, 5 najbliższych osób twoich, z którymi się otaczasz, mają na ciebie wpływ i taki się stajesz. Dlatego wolę nie mieć znajomych, wolę mieć jednego znajomego, niż mieć 100 i stać się taki sam jak oni. Lub po prostu powielać takie wartości. Tą konkluzją i wnioskiem życiowym zakończymy. Ładne, skomplikowane słowa. Mądry chłopak z ciebie. Widzisz. I inteligentny. Czasem... Ponadprzeciętnie inteligentny nawet, bym powiedział. Mi słodzi... No i przystojny oczywiście. Mi słodzi, a Ole cisną na wywiadzie, pamiętam kiedyś. O Boże, cisną. Żarcik, kosmonaucik. Nie, mały. Żartuję. Tym miłym akcentem... Dzisiaj? Nie, Ola jest na Dominikanie. Zamiast Kraków wybrała Dominikanę, więc... Nie, dobra. Dobra, kończymy w takim razie. No, myślałem, kończymy. Że jest, dlatego to zrobiłem. Dzięki. Dzięki.